druga odsłona konkursu fotograficznego Migawki z Rezymina, w ramach którego mieszkańcy przedstawiają to, jak widzą to miasto, jak widzą życie miejskie, jak widzą ludzi w nim żyjących. Ta edycja różni się od poprzedniej. Poprzednio uczestnicy skupiali się na pejzażach, na widokach. W tym roku jest zdecydowanie więcej tkanki miejskiej i życia miejskiego. To bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie jako burmistrza, przyjrzeć się miastu oczami innych osób. Gratuluję wszystkim uczestnikom i zapraszam do kolejnej edycji. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Bardzo się cieszę, że moje zdjęcia zostały docenione. To dla mnie było bardzo, bardzo duże wyróżnienie. W swoich zdjęciach staram się pokazać troszkę czasami inną perspektywę, niż widuję tą w większości innych osób, które fotografują. Czasami przyznaję, lubię robić takie zdjęcia, może troszkę niewygodne, takie, które nie pokazują świata super tak kolorowo, że jest pięknie, tylko raczej właśnie pokazują taką, czasami trochę taką naszą rzeczywistość, która nie zawsze jest taka kolorowa. W ubiegłym roku więcej to było zdjęć pejzażowych, nie tylko Radzymina, ale okolicy, gminy Radzymin. W tym roku jest inne spojrzenie, inne kadry, inne migawki, także więcej gdzieś tutaj się przemyka, pojawia człowiek, który jest treścią tych zdjęć, jest uzupełnieniem tego pejzażu miejskiego Radzymina.